Siemano, siemano! Witam bardzo serdecznie! Tablica subskrybentów 210 tysięcy już tuż, ponieważ wydaje mi się... Coś spadło? O, wyrwałem O z mojej nazwy Szczypsone. Dobra, 210 subskrypcji prawdopodobnie dzisiaj wybije, więc kto jeszcze nie subskrybuje kanał, zachęcam, żeby to zrobić. Zapraszam na plusa, ponieważ tam pojawił się dzisiaj odcinek z Poppy Plain Time Chapter 2, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany horrorkiem w moim wykonaniu, takim fajnym horrorkiem, to zapraszam, tam odcinek dzisiaj, jutro będzie właśnie z Poppy Playtime'a. I na kanał vlogowy zapraszam, na który również za niedługo zaczną się pojawiać jakieś rzeczy. Między innymi mam zamiar zrobić wielki test wszystkich lodów ekipy, bo wyszły nowe smaki, ale to oczywiście za jakiś czas możecie iść tam subskrybować i być na bieżąco, żeby po prostu być w momencie, kiedy już, że tak powiem, odcinek się pojawi. A ja witam was na Palionowie, w którym możemy z uśmiechem na twarzy powiedzieć o sukcesie rozbrojenia, a w sumie nie rozbrojenia, a uwolnienia Milki od bomby, dzięki czemu nie wybuchła w poprzednim odcinku. Możemy teraz, prawda, że tak powiem, powiedzieć, wyszło git. Ale w każdym razie dzisiaj, widzowie, chciałem zająć się inną rzeczą, ponieważ napisaliście mi w komentarzach, że ponoć Dave i Palion są uwięzieni przez Yetiego i... Szczerze, nie mam pojęcia, kiedy to się wydarzyło, bo tak byłem zajęty tą bombą u Milki, że totalnie nawet nie zauważyłem tego, że ich nie ma, ale faktycznie dawno ich nie widziałem, w sensie Dave'a widziałem jeszcze chyba z 2 dni temu, ale faktycznie nie widziałem go już od wczoraj jakoś, od przedwczoraj, jakoś tak, kurczę, no, że tak powiem, w sumie, czekajcie, nie, ja go widziałem, nieważne, nie pamiętam już, kiedy ja go widziałem. No w każdym razie wczoraj czy przedwczoraj jakoś jeszcze się widzieliśmy. Ale faktycznie dzisiaj go nie ma i nie wiem za bardzo, gdzie on może być, ale ponoć mówicie, że jest uwięziony przez Yetiego, więc ja w dzisiejszym odcinku chciałbym właśnie sprawdzić, gdzie on dokładnie jest uwięziony. Więc ja szybko, tak na szybkości, polecę tylko upewnić się, czy przypadkiem nie jest on uwięziony w tamtym miejscu, albo oni nie są uwięzieni w tamtym miejscu, w którym ja nie w poprzednim odcinku, tylko w którym ja wcześniej byłem uwięziony. Tam, wiecie, tam gdzie jest to takie przejście. Spróbujemy sobie tam wejść po prostu na cichaczu, tak myk, myk, myk i zobaczymy, czy tam przypadkiem nie są uwięzieni. No bo wydaje mi się, że jak już Yeti miałby gdzieś kogoś więzić, to chyba tam właśnie, tak mi się wydaje. Więc musimy wtedy szybko sobie przejść, szybko dotrzeć na miejsce i zobaczymy, czy tam ktoś jest. Jeżeli jest, to od razu uwolnimy, jeżeli nie ma, no to w takim razie będziemy musieli szukać następnego rozwiązania. Ale jest też jedna rzecz, która mnie bardzo zastanawia w ostatnim czasie, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki odcinek, nie wiem, kiedy to się działo u mnie, czy to się działo u Bzyka, już nie pamiętam, chyba u Bzyka to się działo. Tak, to się działo u Bzyka. Bzyku chciał mi zabrać jakieś moje itemy w ogóle, chciał mi zabrać łuk, chciał mi zabrać elytrę, jeżeli ktoś tego nie widział, to zapraszam do niego, bo tam to się wszystko działo i nie wiem za bardzo, o co chodzi, on był przebrany w ogóle za policjanta, on mówi, że pracuje dla Yetiego, czy coś takiego, ja w ogóle mówię, co kurde, to się coś mi nie gra, ale faktycznie skoro Bzyku by pracował dla Yetiego, to by się tutaj zgadzało, dlaczego Palion i Dave są uwięzieni. Tylko dlaczego on uwięził przyjaciół? Nie rozumiem tego totalnie i totalnie tego nie popieram. Ale w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że się dowiemy. Dobra, widzę już tutaj końcówkę naszego tunelu, widzę crafting i teoretycznie tam ktoś powinien być uwięziony. Jest tylko Bzyku na serwerze akurat, patrzcie, akurat jest na serwerze, dobra. To czekajcie, to może zahaczymy dzisiaj o niego, może go poślecimy czy coś takiego. Ale wchodzimy tutaj i zobaczmy, co tutaj się kryje. Czy jest tutaj, czy tutaj coś jest jakby, no nie, no tutaj to tak jak było. Miejsce, tu jest napisane dalej miejsce dla Szczypsona, czyli to jest ewidentnie moje więzienie, w którym nie za bardzo ktoś inny ma zostać uwięziony. Widzę, że Yeti tutaj zostawia to, jakby stanowczo zostawia to dla mnie, ale nie dla mnie te numery, nie. Dobra. Ja stąd wychodzę, bo w takim razie tutaj nie są uwięzieni, więc trzeba poszukać gdzieś indziej i za bardzo nie wiem gdzie, ale mam pewne podejrzenie, widzowie, ponieważ mijałem kilka razy na odcinkach takie miejsce, w ogóle widziałem je, ale jakoś w ogóle nie zwróciłem na nie uwagi jakoś za bardzo, ale za naszymi posągami było takie jakby więzienie, takie dziwne i powinienem w sumie je najpierw sprawdzić, bo to było chyba bardziej prawdopodobne, że tam coś się będzie działo niż chyba tutaj, ale nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja chciałbym najpierw, zanim cokolwiek zaczniemy robić, to zobaczyć gdzie jest Bzyku i ewentualnie go pośledzić. Ja mam chyba przy sobie jedną, tak, mam jedną podkę na niewidzialność, więc sobie ją wygrzdlamy i po prostu pójdziemy za Bzykiem i zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi i czy przypadkiem on czegoś nie ukrywa, co by nam się, że tak powiem, przydało. To zaraz, że tak powiem, dojdziemy do tego i sprawdzimy to wszystko. Ja tutaj muszę tylko wyjść z tego tunelu, to trochę zajmuje, bo tutaj niestety nie jestem w stanie sobie w żaden sposób lecieć. Wykorzystując ten fragment, w którym tutaj, prawda, sobie biegnę, ponownie zaproszę was na plusa, ponieważ słuchajcie, ja teraz taki zapas walę, taki zapas robię, że to się w głowie nie mieści filmów, bo ja wyjeżdżam za kilka dni i po prostu, no, widzowie, jest kolorowo, bo muszę tam nagrać masę filmów, ale bardzo fajne filmy tam powstają, więc zapraszam serdecznie, kto jeszcze nie widział, no to można tam, prawda, że tak powiem sobie sympatycznie zalezieć i obejrzeć, kogo nie ma na plusie, będzie mi bardzo miło, jeżeli tam pójdziecie. Dobra, czekajcie, jestem na Palionowie znowu i muszę zlokalizować, gdzie jest Bzyku. O kurde, sobie wpadłem w moje
moje siano. No, 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 to nieźle, żem zrobił. Dobra, tutaj ściągnijmy tą elytrę, bo już raczej nie będę latał, bo teraz musimy to już tylko tutaj mieć tą potę pod ręką, tak żeby ją wypić, jeżeli tylko zauważymy bzyka, bo muszę go zlokalizować, a chcę mieć jak najwięcej czasu, więc czekajcie, musimy się rozejrzeć. O, widzę go, tam jest gdzieś, tam przebieg akurat. Okej, dobra, czekajcie, piję potę i lecimy w tamto miejsce. Dobra, jesteśmy niewidzialni, lecimy za nim, żeby zobaczyć, co on tam robi. Widziałem, że koło tej fontanny gdzieś tam był, czyli gdzieś u siebie po prostu. Bardzo podejrzane jest to, że on współpracuje z Yetim zaraz po tym, jak Yeti rozwalił jego chatę. To jest bardzo podejrzane i tego za bardzo nie rozumiem. Ale może obiecał mu, że mu odbuduje tą chatę na przykład w zamian za pomoc mu, nie wiem, może tak. Dobra, jestem obok niego. Widzicie, on jest przebrany za policjanta i to mi się bardzo nie podoba, że on tutaj jakiś porządek pilnuje, mimo że tutaj jest totalny porządek na tym Palionowie i w ogóle nie trzeba go pilnować, bo tutaj jedyny nieporządek, jaki ktokolwiek robi, to jest Yeti. Widzicie tam to miejsce? Tutaj stąd to widać. Tam właśnie coś się dzieje, tylko za bardzo nie wiem, o co tam chodzi. Czekajcie, gdzie on leci? On tu do posterunku leci, w ogóle jakiś posterunek powstał, to jest w ogóle dziwna sprawa, bo on tutaj wybudował, ja w ogóle nie wiem, kiedy to powstało, szczerze przyznam. Byłem tutaj raz, pamiętam, ale nie pamiętam, kiedy to powstało totalnie. Dobra, jesteśmy tu na piętrze, on tutaj już też wyszedł, ja muszę coś zjeść, czekajcie, szybko sobie zjem chleba. Dobra, myk, dobra, zjadłem sobie, dobra, on tutaj, to są jakby takie stanowiska komputerowe, rozumiem, a tu są, czy to jest więzienie? I tu są takie cele, o kurcze, a to? No to jest jakaś izolatka. Co jest grane? Jakie cele śmieszne. Dobra, kurczę, że go chciałem tam zamknąć. Ajajaj, dobra, jednak nie zamykamy go jeszcze. Zobaczymy najpierw, do czego on nas zaprowadzi, bo wydaje mi się, że tutaj, okej, tu jest garaż. Czyli taki po prostu posterunek sobie zrobił, taki spoko, po prostu bez, że tak powiem, szału, że tak to ujmę. Ale to więzienie tam wygląda podejrzanie. Ja jestem ciekaw w ogóle, czy jest jakieś połączenie tunelami z więzienia do posterunku, bo normalnie jakby... Wiecie, no znaczy więzienie nie zawsze jest połączone z posterunkiem, ale zawsze mi się tak kojarzyło jakoś, że zawsze gdzieś na posterunku są jakieś cele. No i tam niby są, ale tam jest jakieś porządne więzienie ogromne. Czemu on tą krowę tam puścił? O co chodzi? Ej, on też jedzie. Dobra, czy mam jechać za nim? Tu jest wózek, więc możemy się w sumie rzucić wózkiem. Up, dobra, uwaga, czy nas chwyciło? Dobra, jedziemy tym wózkiem. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie zwróci na to uwagi, że kolejny wózek tam dojedzie. Ewentualnie możemy, prawda... Okej, dobra, wózki jadą, więc niech one sobie zjadą na dół. To nawet dobrze wyszło. Ej, aha, dobra, to jest posok Milki. Dobra, jesteśmy tutaj na końcu. On jest koło tego więzienia. I to więzienie, patrzcie, jaki tu jest żelazny mur. Nie do przebicia po prostu, ty. Czekaj, co on tutaj? No, on sprawdza chyba, czy jest... Jeszcze to wzmacnia? Jeszcze? Bardziej? Nie, no to jest nienormalne jakieś, ty. Przecież to już jest tak mocne. Dobra, idziemy za nim. Zobaczmy, co on tu kombinuje, bo on ewidentnie wie doskonale o tym miejscu. Ja w ogóle nie wiem, co to jest za więzienie, ale... O kurde, jak się wystraszyłem tego chłopa, który wypił tą potę. Dobra, nam zostało jeszcze 5 minut, więc możemy na spokojnie sobie tutaj, że tak powiem, kroczyć. I zobaczymy, dokąd nas to tutaj, że tak powiem, zaprowadzi. Okej, on tutaj czyści jakieś liście. Ej, tutaj coś jest nie tak, tu brakuje. O, tu był słabszy punkt w murze. Tu coś trzeba było naprawić. No to widzę, że on tutaj, że tak powiem, kontroluje to wszystko ciągle stabilnie. No ale... Ale tutaj na pewno będzie jakieś miejsce, jakieś słabsze, którym będzie się dało wbić jakoś do środka. Bo, kurczę, nie wiem, czy będę tam wchodzić na razie, bo nie wiem, nie mam pewności, że tam na pewno jest Dave i Palion uwięzieni. Ale jeżeli tam są, możecie mi dać znać w komentarzu, no to będziemy musieli jakąś, że tak powiem, odbicie zrobić. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ja byłem uwięziony, no to oni normalnie przyszli i mi pomogli. Tylko wtedy też przychodził Bzyku i też chciał pomagać, a teraz to nie wiem. Teraz to Bzyku jest jakiś, kurczę, podejrzany, że on tutaj chce z tym Yeti współpracować. To jest w ogóle tak blisko tej jaskini Yetiego. Nie wiem, to się wszystko tutaj tak rozgrywa w tym miejscu. Yeti jakoś tutaj taką, jakby to powiedzieć, taktykę prowadzi, że no, mocno się boję o naszą przyszłość tutaj. Oj! Mam nadzieję, że nie widział tego, jak wiadro użyłem. Dobra, idziemy za nim dalej. Idziemy, zobaczymy tu... O, tu jest jakieś wejście w ogóle, dobra, czyli ten da się wejść do środka. Okej, Bzyku tam wchodzi. Nie, ja tam chyba nie chcę wchodzić. Boję się, że zostanę tam, jak mi się skończy pota, więc ja, wiecie co, widzowie, ja zrobię po prostu tak, że będę go obserwować dalej z zewnątrz, bo boję się, że jak wejdę do środka, to później nie będę mógł wyjść tak szybko, jakbym chciał i nie jestem przygotowany na to, muszę mieć więcej potek na niewidzialność. No nie mogę tam wejść bez możliwości wypicia kolejnej poty, wiecie o co chodzi, więc musimy, że tak powiem, być bezpiecznie ogarnięci. Dobra, Bzyku tutaj jest z tej strony, nie wiem o co tu... Ej, tu jest w ogóle jakaś obsydianowa cela. Ty, on się tam kopie do góry, o co chodzi? On tam coś robi. Nie, czy on to muruje bardziej, czy co? A nie, on tam wzmacnia to. Co jest grane? On to jakoś wzmacnia dziwnie. Czekajcie, ja mam pomysł. Czekajcie. Zróbmy tak. Szybka elytra, szybkie fajerwerki. Robimy tak, okej, tu. Tutaj wylądujmy sobie na... O kurczę, dobra, tu możemy wylądować, okej.
I teraz tak, czy stąd będzie coś więcej widać? No tak średnio bym powiedział. No ale coś tutaj widzimy mniej więcej. O, używa też elytry. Nie mam nadziei, że nie usłyszał tego, jak użyłem jej, bo kurczę, będzie lipa, jeżeli usłyszał. Ale dobra, widzę go z dołu, znaczy z góry tutaj, jak tam na dół zszedł. Myślałem, że będę coś więcej widział, ale ten mur jest strasznie wysoki, strasznie jest wysoki, naprawdę. To jest niebezpieczne. 3 minuty jeszcze mam potem na niewidzialność. Kurczę, no to szkoda, bo jej trochę tak nie wykorzystuję tutaj będąc. Ło, kurczę! Dobra, mam nadzieję, że nie widział tej elytry, która nad nim przeleciała. To było niebezpieczne tutaj. Ej, tu jest jakiś... Kurczę, tu było osłabione. Tu był osłabiony mur. Kurczę, on to wszystko sprawdza, on to wszystko umacnia. Tak nie powinno być. Nie no, jak on to umocni za bardzo, to my się tam nigdy nie dostaniemy. On to widzę, że mocno się tym, że tak powiem, wziął za to, żeby to umocnić. No nie jest dobrze widzowie, nie jest dobrze, że on to chce umacniać. Ale dla mnie jest to podejrzane, no w sensie to jest jakby taki dowód na to, że on faktycznie z tym Yetim współpracuje. No i jest tym policjantem jego, no bo on też tam chciał ode mnie ten łuk i tą elytrę, żebym mu oddał. Ale ja nigdy w życiu mu tego nie oddam, nie ma takiej możliwości. To jest moje i tylko moje i nigdy nikt mi tu nie będzie tego brał. Gdzie jest ten? Gdzie on jest? Tam jest, dobra, już go prawie zgubiłem. On ma tą lunetę też, kurczę. I on sobie on tutaj ciągle kontroluje to wszystko. Dobra, no nie jest bezpiecznie. Za 2 minuty kończy mi się potem, więc musimy już się powoli zbierać ku końcowi. Prawda, śledzenia go, bo nie mam niestety drugiej płoty przygotowanej. Ale możecie mi dać znać w komentarzach koniecznie, co wy sądzicie o tej całej sytuacji. I czy jakby, czy faktycznie tam jest Dave i Palion. Bo jeżeli tam są, no to będzie trzeba jakiś szturm zrobić, że tak powiem. Jakoś ich odbić stamtąd, czy coś takiego. Albo przynajmniej z nimi pogadać, opracować jakiś plan, czy coś takiego. No nie wiem, to będzie trzeba pogadać koniecznie. Bzyku jest na dole już. Wiecie co, ja już, on widzę, że wraca gdzieś tam do siebie na wioskę. Więc ja w tym momencie zakładam elytrę i szybko sobie tutaj polecę, tak żeby wrócić do siebie na chatę. Bardzo nie podoba mi się to, że Yeti zaczął zamykać inne osoby teraz i nie zaprzestał na mnie i za każdym razem jak tylko, jak ktoś jest, że tak powiem, w tarapatach, to on jakby pozostawia tą osobę, żebyśmy my sobie poradzili z tymi tarapatami, a on później atakuje jakąś nową osobę i po prostu myślimy, że na przykład teraz uratowaliśmy Milki z tej bomby i co? I kurczę lipa i teraz uwięził Dave'a i Paliona. No i to jest mocno podejrzane, co tu się dzieje. No ale co widzowie, w tym momencie będę się z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No nie widać mnie jeszcze, ale zaraz będzie mnie widać. No ale to już poza odcinkiem. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa pa.